Cześć, z tej strony Jakub Barański, witam Cię w kolejnym materiale na moim kanale. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o takich nowych tubach świetlnych od Quadralite'a, które niedawno miały swoją premierę. Zanim przejdziemy do omówienia tub świetlnych, które otrzymałem na testy, chciałbym Was poinformować, że udało mi się wypracować dla Was stały rabat w oficjalnym sklepie Quadralite'a na wszystkie produkty. Kod rabatowy znajdziecie w opisie pod tym filmem. Nowe tuby świetne od Quadralite'a, które do mnie trafiły, są to tuby RGB QLT 28, to jest ta najkrótsza, najmniejsza tuba świetlna. Jest jeszcze wersja 65 i 125, one są znacznie dłuższe i większe. Jeśli chodzi o możliwości tych tub świetlnych, no to mamy tutaj przede wszystkim białe światło, które możemy w dość szerokim zakresie regulować, bo aż od 2800 kelwinów do 8000 kelwinów, jeśli chodzi o temperaturę barwową. Mało tego, we wcześniejszych mieczach świetnych, które recenzowałem, to były Quadralite Smart Stick, nie było takiej opcji, a tu się pojawiła opcja regulacji również tinty zabarwu między zielenią a fioletem, także jest to coś nowego, z czym się spotykam w produktach Quadralite'a. Po odpakowaniu, oprócz samej tuby świetnej, w zestawie znajdziemy kabel USB-C, który służy do ładowania jej, magnesy, które pozwalają na przyczepienie tej tuby świetnej do różnych metalowych konstrukcji, ale do nich jeszcze wrócimy. I taki fajny welurowy woreczek, który pozwala nam schować po prostu tą tubę świetlną, żeby nam się nigdzie gdzieś tam nie obijała. Ja osobiście bardzo lubię takie pokrowce, bo zawsze wiem, że jak wrzucę to gdzieś do plecaka, to te panele mi się świetne nie pobijają i po prostu lubię dbać o sprzęt, więc dla mnie taki dodatek to jest zawsze duży plus. Czas pracy na baterii takiej tuby świetlnej to, kiedy ustawiłem sobie typowe białe światło w temperaturze barwowej 5500 kelwinów i ustawiłem na pełną moc, to w pełni naładowana tuba świetna pozwoliła mi na pracę przez około 2 godziny, więc uważam, że jak na tak małe urządzenie, to naprawdę jest wynik jak najbardziej w porządku. To jest najmniejsza wersja tuby świetnej, bo to jest 28, jest jeszcze 65 i 125. Przede wszystkim w tych większych modelach dochodzi nam port DMX, za pomocą którego możemy sterować w profesjonalny sposób naszym oświetleniem już z konkretnego kontrolera, jeśli chcemy bardziej zaawansowany setup zbudować. Natomiast mamy tu możliwość sterowania też z Quadralite'owej aplikacji, która jest dostępna niestety tylko na telefony z Androidem, ale jest to cały czas wokół tego samego systemu, więc jeśli mamy tutaj, tak jak ja mam na przykład, teraz to moje tło jest podświetlane panelem TA-LED RGB 150, czy mam tuby świetlne SmartStick od Quadralite'a, czy te tuby świetlne, wszystko mogę za pomocą jednej aplikacji sterować, to jest wszystko w obrębie jednego systemu. Mało tego, mogę poustawiać sobie tak, żeby mieć master i slave, żebyśmy mogli za pomocą na przykład z jednej lampy, jak ustawimy dane ustawienie, to pozostałe wszystkie lampy, które są ustawione w trybie slave, przejmą te ustawienia, więc możemy w fajnie, wygodny sposób sterować wieloma lampami, możemy je też dzielić sobie na grupy. I to nie muszą być same te RGB QLT, tylko może to być SmartStick od Quadralite'a czy panel LED TA-RGB, więc wszystko fajnie działa w obrębie jednego systemu. Jeśli chodzi o jakość wykonania, to jest ona jak najbardziej poprawna i tutaj nie mam się do czego przyczepić. Natomiast w zestawie jesteśmy wyposażeni w takie oto magnesy oraz taśmę dwustronną, którą otrzymałem. No i to rozwiązanie nie do końca mi się podoba, bo ono pozwoli nam na to, żebyśmy mogli tutaj w tych miejscach poprzyczepiać. Ja Wam pokażę, tu już została mi sama właśnie taśma. Dlatego to rozwiązanie nie do końca mi się podoba, bo uważam, że te magnesy powinny być gdzieś wbudowane, schowane pod obudową i one nie powinny wystawać. Sam pomysł, jeśli chodzi o to, żeby magnesy tu były, to jest super rozwiązanie, ponieważ ja będąc w terenie miałem 3 takie tuby świetlne ze sobą i porozmieszczałem je sobie podczas sesji z Dominiką, gdzieś tutaj będziecie teraz mogli zobaczyć zdjęcia, jakie nam się udało uzyskać i z efektów, jestem mega zadowolony. Natomiast wydawało mi się, że to jest fajne rozwiązanie, bo mam magnesy, chciałem sobie przyczepić do latarni czy do jakiejś barierki na ulicy i nie musiałem mieć ze sobą żadnego statywu, tylko po prostu poprzyczepiałem na magnesach i to źródło światła już mi się trzymało, więc nie potrzebowałem też dodatkowej pary rąk, żeby te wszystkie źródła światła trzymać. Natomiast no niestety te magnesy są silniejsze niż ta taśma, która jest w zestawie. No i jak widzicie, magnesy są obok, tu została taśma, bo po pierwszym odpięciu z latarni na ulicy, oderwaniu tego panelu świetlnego, no niestety wszystkie magnesy zostały na latarni, musiałem je odpiąć. Więc to uważam jako tutaj taki mały minus.
Jakiś czas temu też rzucałem wam taki krótki YouTube Shorts, możecie sobie go tutaj gdzieś na kanale u mnie znaleźć, w jaki sposób, w jak prosty sposób poprawić sobie źródło światła na swoich nagraniach pod kątem właśnie YouTube Shorts, czy rolek, czy TikToków. I wykorzystałem takie oto źródło światła jako główne źródło światła z białym kolorem. I muszę przyznać, że podoba mi się charakter tego światła, bo mimo że to jest stosunkowo małe źródło światła, to idzie uzyskać naprawdę miękkie oświetlenie na twarzy. I też jakby podczas sesji zdjęciowej z Dominiką wykorzystywałem, to naprawdę idzie popracować tą tubą świetlną tak, żeby to światło na twarzy modelki, gdzie doświetlamy sobie klasycznym białym światłem, żeby ono było dość miękkie i efekt był, przynajmniej dla mnie, był mega zadowalający, bo często jest tak, że mamy gdzieś jakieś te małe panele LED, to próbujemy się doświetlić, ale jednak zaraz to światło jest twarde, są ostre cienie na twarzy. W przypadku tych paneli LED mega mi się podoba i właśnie one są stosunkowo małe, ale nie na tyle małe, żeby to źródło światła było za małe. I dla mnie, jeśli chodzi o takie kieszonkowe rozwiązanie, żeby wrzucić w plecak i iść w teren, żeby mieć jakieś to źródło światła do doświetlenia się w jakimś nocnym, na przykład miejskim portrecie, super rozwiązanie. Jeśli chodzi o tryby, jakie tu mamy, sterowanie jest przez dość prosty, klasyczny panel z przyciskami. To, co mamy tutaj z możliwości, jeśli chodzi o ustawienie. W tym momencie mam tryb światła białego, ustawiłem temperaturę 5500 kelwinów. No i sama temperatura barwowa, jasne, możemy ją zmniejszać bądź zwiększać w dość szerokim zakresie, bo od 2800 kelwinów do 8000 kelwinów. To jest jedna rzecz, ale to, z czym pierwszy raz się spotykam w tego typu produktach, mamy tutaj możliwość regulacji tinty zakresu i żeby ten balans bieli był bardziej wpadał nam ta biel w magentę, czy bardziej w kolor zielony, możemy sobie to przesuwać, więc uważam, że jest to coś nowego i bardzo, bardzo fajnego. Kolejny tryb to mamy po prostu klasyczne koło kolorów, pełne spektrum, możemy sobie tutaj wybrać, jaki kolor nas interesuje, możemy jego intensywność oraz nasycenie. Mamy też predefiniowane, gotowe już filtry żelowe, które ja osobiście bardzo lubię te predefiniowane kolory, bo one często mi się przydają, jak potrzebuję na szybko jakieś ustawić, niż bawić się po tym kole kolorów, więc tą opcję ja osobiście bardzo lubię. Mamy też możliwość trybu oddychania, możemy sobie ustawić, ile ma być różnych kolorów i z jaką prędkością, intensywnością one mają się tutaj nam animować, przełączać, więc jeśli chcemy, żeby na tle nam się gdzieś te kolory zmieniały w filmie, właśnie w rolkach czy w TikTokach, to uważam, że jest to bardzo fajne rozwiązanie. Kolejne tryby, jakie tu mamy, to mamy różne animacje typu ogień, fajerwerki, stroboskop, teraz mam włączoną symulację telewizji. Mniej więcej to są te same tryby, które już spotkaliśmy się w poprzedniej wersji, czyli w smart stickach. Jeśli chodzi o cenę tego najkrótszego panelu w modelu 28, to jest koszt około 315 zł i wydaje mi się, że jest to jak najbardziej w porządku stosunek ceny do jakości. Te panele oferują naprawdę całkiem fajne źródło światła, są bardzo poręczne, fajnie mieszczą się w ręce, więc czy trzymam aparat gdzieś na sesji i potrzebuję właśnie doświetlić modelkę dodatkowego źródła światła, to jest to mega fajne rozwiązanie, w dodatku są stosunkowo lekkie. Podsumowując, jest to fajne nowe rozwiązanie od Quadralite'a, które mi się osobiście podoba, jakość wykonania jest w porządku, cena też. Minusy widzę tylko dwa. To, że dalej nie doczekałem się aplikacji na iOS-a, żebym mógł sterować z poziomu iPhone'a tym, oraz te magnesy, które nie do końca są tu takim super rozwiązaniem. Jeśli macie jakieś pytania, no to zostawcie, napiszcie w komentarzu, postaram się wam odpowiedzieć na temat tych paneli. Przypominam o stałej zniżce na wszystkie produkty Quadralite'a w oficjalnym sklepie. Kod rabatowy znajdziecie w opisie tego filmu. Jeśli podobał się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, a my widzimy się bądź słyszymy w kolejnym materiale. Trzymajcie się, hej!